Pani zagrała w filmie Dzień Świra, nie pamiętam tę rolę, i wspaniały film. Chciałam Panią zapytać przy tej okazji o Marka Kondrata. Czy myśli Pani, że jest szansa, że on wróci do aktorstwa? Bo na razie powiedział stanowcze nie. Myślę, że nie wróci, bo jak Marek mówi nie, to nie. Ale dla takich aktorów jak Marek Kondrat powinien być stworzony specjalny scenariusz. I myślę, że gdyby dano mu scenariusz na miarę Dnia Świra, to on by po prostu zagrał. Ale nikt mu nie dał scenariusza na miarę Dnia Świra. Nigdy nie dostał takiego scenariusza już po Dniu Świra Marka Koterskiego. I to jest kwestia szlachetności przekazu, w którym niesie scenariusz. To musi być scenariusz o czymś, to musi być scenariusz mądry, mieć jakieś przesłanie i on na pewno by zagrał, ale takich scenariuszy się nie pisze dla takich osób, w ogóle się nie pisze, bardzo rzadko pod pewne osoby, a szkoda, bo to jest wielki aktor. Odmówił nawet Wajdzie, więc byłoby bardzo trudno. A czemu, w jakim filmie odmówił? Chodziło o Katyń. No tak, rozumiem. Motywacja raczej była związana z tym, że z tego co wiem, pan Marek Kondrat niechętnie chciał wejść w taki temat historyczny. To jednak być może zbyt ciężkie i zbyt bardzo określające aktora. Ja go bardzo szanuję za to, że sam odszedł. Ja go bardzo szanuję, że ma kręgosłup. Bardzo szanuję go, że odszedł na swoich warunkach i świetnie sobie radzi.